Ile zebrał WOŚP? Cała Polska trzyma kciuki, by po raz kolejny udało się pobić rekord zebranych pieniędzy podczas 27. Finału. W większości miast w naszym kraju od samego rana po ulicach chodzą wolontariusze obklejeni czerwonymi serduszkami oraz z kolorowymi puszkami w ręce. Oprócz nich ogromną popularnością cieszą się również licytacje, które osiągają gigantyczne kwoty oraz akcje różnych firm współpracujących z Jurkiem Owsiakiem i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Teraz pojawiła się informacja o aktualnym stanie konta WOŚP i trzeba przyznać, że kwota naprawdę wprawia w osłupienie. Wygląda na to, że pobite zostały wszystkie rekordy. Ile zebrał WOŚP 2019? Aktualna suma. Sytuacja jest niezwykle dynamiczna, a tysiące wolontariuszy bezustannie zbierają ogromne sumy pieniędzy. Właśnie podano pierwsze od kilku godzin podsumowanie niezwykłej zbiórki i okazuje się, że to, ile zebrał WOŚP w tym roku, bije na głowę wszystkie dotychczasowe rekordy. Jesteście niesamowici. Zebraliście już około 10 milionów złotych więcej niż w tamtym roku o tej porze. WOŚP. Gramy dalej, napisał na swoim profilu na Facebooku Onet. Do tego podpisu dołączona była również grafika podsumowująca dzisiejszy dzień. WOŚP w chwili publikacji grafiki miał na swoim koncie obecnie dokładnie 28 245 146 zł. Była to kwota bijąca o 10 milionów dotychczasowy rekord z tej godziny. Na oficjalnej stronie Fundacji WOŚP możemy tymczasem zobaczyć główne podsumowanie, zgodnie z którym kwota przekroczyła już 33,6 miliona złotych i ciągle rośnie. Cały dzisiejszy dzień pomagamy potrzebującym. Wiemy już, ile zebrał WOŚP na ten moment. Pamiętajmy jednak, że niezwykła akcja trwa cały dzień i dotarliśmy dopiero do półmetka. Wszystko jeszcze przed nami i każdy z nas ma jeszcze szansę na okazanie swojej pomocy. Do późnego popołudnia wrzucać możemy gotówkę do puszek, a dla osób, które nie mają takiej możliwości, istnieje szansa na okazanie swojej pomocy wiadomością SMS lub płatnością online. Warto również zajrzeć na stronę aukcji WOŚP na Allegro. Znaleźć tam możemy wiele atrakcyjnych przedmiotów i ofert, z których dochód przekazany zostanie bezpośrednio na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy jeszcze kilka godzin, by udowodnić, że Polacy potrafią się zjednoczyć, by pomóc potrzebującym.